Rowery stają się nieoficjalnym symbolem Wodzisławia Śląskiego za sprawą organizatorów akcji Podaruj Rower, którzy poświęcają swój czas, energię i serce, by pomagać innym. O początkach akcji opowiada jej pomysłodawca. Samą tą akcję rowerową zainicjowały moje dzieci, które mnie zmusiły do tego, żebym naprawił rowerki im, żeby mogły uczęszczać. No i tak też zauważyłem, że potrzeby tutaj w naszej miejscowości Wodzisławy właśnie ludzi, którzy tych rowerków potrzebują, są bardzo duże. No i tak się właśnie zaczęła akcja rowerowa. Rowery można oddawać do cykloserwisów w Wodzisławiu Śląskim. Jak podkreśla właściciel sklepu, żaden przyjmowany rower się nie zmarnuje. Odnawiamy te rowery, które są do nas przekazywane. Niejednokrotnie leżały wiele lat w garażach, w piwnicach. Pozyskujemy je i naprawiamy, także staramy się tak, żeby były bezpieczne i można było je dalej użytkować. Organizatorzy akcji zyskują kolejnych sponsorów, a to daje im nowe możliwości niesienia pomocy. Obecnie planują wspierać chorego Mikołaja Kubale poprzez wystawienie wyjątkowych rowerów na licytację. No i też razem z naszym takim właśnie zarządem naszej organizacji podjęliśmy decyzję, że każdy rower, ten zły, który się już nie nadaje do jazdy, będzie przeznaczony na złom, a pieniążki z tego złomu przeznaczymy właśnie na Mikołaja, żeby mu pomóc w walce z tą chorobą. Jak podkreślają organizatorzy, reakcje ludzi, którzy otrzymują od nich darmowe rowery, są bezcenne i dają im siłę do dalszych działań. I to jest takie też uciecha z tego, że możemy po prostu pomóc, nie chcemy za to nic, a tak jak widać, no jest ona głośna, także fajnie.